Okej, i następne pytanko. Jakie Polki mają podejście do wykształcenia? Myślę, że w sumie nie liczy się wykształcenie tak jakoś bardzo. Nieważne, czy masz wykształcenie gimnazjalne, czy zawodowe. Ważne po prostu jest to, że pracujesz, zarabiasz na życie, na siebie. I tak naprawdę liczy się doświadczenie, a nie czy masz wyższe jakieś tam kierunki studiów, czy po prostu masz zawodowe. Rozumiem. Bo u nas na przykład każda kobieta po prostu i ogólnie Ukraińcy muszą mieć to wykształcenie, bo rodzice naciskają i nawet jeśli ty nic nie będziesz robić, na przykład kobieta nie będzie pracować i będzie siedzieć w domu, to wszystko jedno musi mieć to wykształcenie. Nie wiadomo po co, ale tak musi być. No nie, u nas tak nie ma. A to wykształcenie dostają bardzo łatwo. No niektóre osoby, które mogą zapłacić, albo w ogóle nie chodzą na te wyższe studia, wiesz, i to wtedy bez sensu. U nas na pewno rodzice nie wywierają na nas takiego oparcia, że musisz skończyć te studia, musisz mieć tą maturę. Nie, po prostu dają nam wybór. Jeżeli chcesz, no to skończysz, jeśli nie, to nie. Ja tam na przykład nigdy nie lubiłam szkoły, nie lubiłam się uczyć i mi tam starczy zawodowe, wiadomo, jeżeli będę chciała, no to za 10 czy tam 15 lat mogę zawsze sobie zdać szkołę zaoczną, liceum i po prostu robić coś dalej w tym kierunku. Rozumiem. Teraz twoje pytanko. To powiedz mi, Ruslan, a kto u was rządzi w związku? No oczywiście, że u nas w związku rządzi facet i tak zawsze było, bo jednak u nas faceci płacą za kobiet, myślą, gdzie oni będą mieszkać, myślą o rodzinie, a kobieta tak musi myśleć tylko o domie, czyli ma takie ograniczone obowiązki. O nie, to u nas zdecydowanie inaczej. Ja w sumie preferuję najbardziej to, żeby dzielić te obowiązki, dzielić się finansowo. Jeżeli ty w tym tygodniu robisz zakupy, to powiedzmy twój partner robi w następnym. Jeżeli ja tam ugotuję, no to on pozmywa naczynia, czy tam ja wstawię pranie, on powiesi pranie, żeby po prostu ta kobieta była trochę obciążona z tych obowiązków, no bo wiadomo, mamy to równouprawnienie i pracuje facet, jak i zarówno kobieta, więc dobrze by było, żeby facet jednak coś robił w tym domu. Wiadomo też, jeżeli urodzi się dziecko, czy jest jakiś problem, no to przejmuje on takie cechy dominatora i wiadomo, pomoże kobiecie. Ale nie ma takiego parcia, że to facet musi płacić, to kobieta nie ma nic do gadania, nie może płacić, musi być traktowana jak księżniczka. Nie, po prostu to jest też fajne, że jeżeli kobieta może zapłacić za faceta, to facet też może zapłacić za kobietę. To facet może zapłacić za faceta. Ja tak Poczekaj. powiedziałam? Nie, ja żartowałem. No to naprawdę jest fajnie i ja myślę, że to nie jest zły pomysł, bo jednak kobiety czasami u nas w Ukrainie z tego korzystają i naprawdę myślę, że wy macie fajne podejście do związku. Na dłuższą metę to nie jest fajne, że po prostu siedzieć w domu, nic nie I robić pachnąć. i pachnąć, leżeć, pachnąć i mieć wszystko podane na tacy. A jak u was w ogóle podchodzą do planowania rodziny kobiety w Polsce? Na pewno kiedyś było tak, że jak się było tam jeszcze dzieckiem, już się dojrzewało, że chciałoby się tego księcia na białym koniu, białą suknię. Wiadomo, welon, dziecko, najlepiej Dragona, dziewczynkę. smoka. Ale w sumie nie, nie. Dla mnie ważniejsze jest po prostu, żeby zamieszkać razem, poznać się, bo to jest najważniejsze. Nie ma co brać ślubu i wiązać się z tą osobą. Lepiej po prostu się poznać wcześniej. Czyli ty uważasz, że u was kobiety nie trącą się, żeby mieć ślub jak najszybciej, czyli oni nie boją się, że zostaną starymi babami, coś takiego? No niektóre na pewno tak, ale to też się wywodzi na pewno trochę z domu, że jednak ci rodzice naciskają na ciebie parcie, że Gdzie dziecię? musisz mieć ten ślub, gdzie te dzieci, ile ty masz lat? Ogarnie się Nie, no dziewczyna. właśnie, ale jestem tego zdania, że niepotrzebnie, po co? Jeżeli będziesz chciała mieć dziecko, to będziesz miała dziecko, jeżeli będziesz chciał wziąć ślub, no to weźmiesz ten ślub, tak?
Nie ma bez sensu naciskać na drugą osobę, bo to później tylko prowadzi do nieszczęścia i do rozwodu. Ja tam jestem tego zdania, że fajnie jest razem zamieszkać, dopiero z czasem można planować ślub lub tam dziecko. Mhm. Też wiadomo, że nie musi to być w takiej kolejności. Jeżeli wcześniej zdarzy się dziecko, no to super, cieszmy się z tego, a nie, że od razu teraz nagle, co teraz mamy zrobić, bo jest dziecko. No trzeba wychować dziecko i myśleć, co dalej. Jak ktoś nie chce ślubu, no to i tak go nie weźmie, tak. A ty mówiłeś, że wy macie jeszcze coś takiego, że para mieszka osobno przed ślubem, tak? Tak, czasem się tak też zdarza, ale to też właśnie ja słyszałam o takich przypadkach, że znowu już właśnie ci rodzice bardzo wpływają na to nasze życie. Ja na szczęście tak nie mam. Pozdrawiam cię, mamuś, wiem, że będziesz oglądała. Także. A jaką mama ma na imię? Mama Dorotka. Cześć, mama Dorotka. Pozdrawiam cię, mamuś. Buziaczki. Że ty nie masz takiego wpływu, tak, że, a, że rodzice... Tak, że rodzice często mają taki wpływ po prostu. Mhm. Że cisną na... Dzieci, że cisną. Dlaczego wy razem mieszkacie przed ślubem, że grzeszycie? Wiesz, grzeszycie. Tak, po prostu takie rzeczy z... No prosto, po prostu u nas na przykład nawet nie rodzice, a kobiety mają w głowie, że najszybciej trzeba wziąć ślub, że dzieci, ślub i oni po prostu szukają tego męża i tak wiesz, a niektórzy w ogóle mężczyźni nie myślą o ślubie, oni w ogóle nie chcą tego ślubu, po co, jaki jest sens z tym, no, bo kobiety bardziej, tak, masz obowiązki. Tak, ale też niektóre bardziej mają takie podejście, że po prostu, żeby mieć tą wspólną zdolność kredytową. Mhm. Jak masz już ten ślub, nawet cywilny, no to później łatwiej jest kupić mieszkanie. Czyli w takich praktycznych celach, tak? Tak, coś takiego. Nie, lepiej na przykład zrobić sobie ślub jakiś mały, skromny, wziąć świadków i po prostu wyznać sobie miłość. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ma taki plan, żeby jednak ten dzień był mega wyjątkowy, faktycznie, no to nie bójmy się tego, zróbmy takie wesele. Jeżeli ktoś o tym zawsze marzył... Jeżeli stać super, na to, tak? Jeżeli kogoś na to stać, no bo mnie na przykład nie byłoby stać na taki wydatek. Wolę po prostu odłożyć sobie te pieniążki albo przeznaczyć je na inne cele. Mhm. Ale jeżeli ktoś naprawdę, to jest jego marzenie i ktoś to planuje, no to super. I to jest mega fajna pamiątka zresztą też. No i będą mieli na całe życie pamiątkę. Tak. No coś, moi drodzy, dziękuję bardzo, że w ogóle oglądaliście ten filmik. Dziękuję również Tobie, Agata, za to, że byłaś na moim filmiku. Jeszcze raz. Fajnie poprawiasz włosy, kiedy je rozwajam. Cóż, moi drodzy, dziękuję bardzo, że oglądali ten filmik do końca. Dziękuję również Agacie, że byłaś na moim filmiku. Co? Subskrybujcie kanał Agaty. Powiedz, o czym Ty masz kanał ogólnie? Ja ogólnie bardziej makijaże, jakieś hole zakupowe, coś w tym stylu. Ogólnie pewnie na dniach wstawię Wam filmik, który muszę nagrać z wyjaśnieniami, dlaczego tak długo w sumie nie nagrywałam, bo na pewno dużo osób się interesuje, ale ogólnie tematyka bardziej dla kobiet, na pewno tam będzie jakieś makijaże, jakieś właśnie ciuchy, stylizacje, ale jeżeli kanał się rozwinie, to w planach mam na pewno jakieś gry, jakieś różne kosmetyki dla mężczyzn. Czyli nie... O la la, jakie masz plany na YouTube kanał. Czyli mężczyźni już mogą oglądać Twoje make-upy i powtarzać. Tak, zapraszam. Także naprawdę bardzo dziękuję Agacie i zostawiajcie swoje komentarze, stawcie paluszki do góry, subskrybujcie kanał Agaty, żeby wspierać ją, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie komentarze i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa, pa! I oczywiście, że jeżeli wy chcecie więcej filmików z Agatką, oczywiście, bo z nią jest bardzo ciekawie, to piszcie w komentarzach, my nagramy kolejny fajny odcinek. Tak, na pewno. Piszcie, co byście chcieli. Pa, pa!